Dzień dobry, witam was serdecznie. Z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie dzisiaj, myślę, że mega ważny odcinek i mega interesujący dla wszystkich osób, chociaż odcinek będzie dotyczył, jak założyć i jaki wybrać portfel kryptowalutowy. Dlaczego postanowiłem nagrać ten odcinek? Z uwagi na to, że jest duże zainteresowanie grami NFT, moi drodzy, i żeby grać w gry NFT, trzeba wybrać portfel. Trzeba wybrać odpowiedni portfel, trzeba go ściągnąć, zainstalować. Ja chciałbym dzisiaj omówić parę aspektów dotyczących właśnie portfeli. Na samym początku może opowiem trochę o portfelach kryptowalutowych. Nie wiem, może dla niektórych będzie to nudzące, ale później pokażę Wam, jak działają te portfele i co można z takim portfelem zrobić. Czyli jak można zarabiać na takim portfelu, jak można otwierać aplikacje, jakie aplikacje. I co daje nam wybranie określonego portfela kryptowalutowego? Słuchajcie, może na sam początek powiem Wam, że ja tutaj mam swoje zakładki i mam tu różne portfele kryptowalutowe. I zacznę od portfela numer jeden moim zdaniem, jeżeli ktoś ma zamiar grać w gry NFT. Moi drodzy, jest to portfel Metamask. Ten portfel Metamask mamy również na Androidzie, ale żeby moc, móc grać i korzystać z gier, musimy go zainstalować na Windowsie na komputerze, moi drodzy. Wczoraj do mnie pisał gentleman i wiele osób pisze, jak to zrobić, jak założyć i, i dlaczego potrzeba to mieć. Moi drodzy, ten portfel kryptowalutowy Metamask ściągamy na obojętnie jaką przeglądarkę na komputerze. Czy to będzie Firefox, czy to będzie Chrome, czy to będzie Brave, no ściągamy sobie tego e, Metamaska. Chciałbym powiedzieć Wam jeszcze jedną istotną rzecz: Sprawdźcie, czy strona jest oryginalna, czy nie jest żadną podróbką i tak dalej. Wczoraj był mega ważny komunikat na stronie portfela Ronin, że pokazał się w sklepie Google Play, moi drodzy, e, podrabiany portfel e, Ronina gdzie jak go pobrałeś, wpisałeś wszystkie fazy kluczowe i kupiłeś akcji, no to ktoś je wysyłał do innego portfela i zostawałaś z niczym. I teraz, jeżeli sprawdzimy dokładnie, że ta strona jest oryginalna, czyli wchodzimy na producenta danego portfela, czyli na przykład na stronę Metamasku, sprawdzamy, wszystko jest oryginalne, więc pobieramy go na określoną przeglądarkę, moi drodzy. Po pobraniu tego portfela na MetaMask, moi drodzy, będziemy musieli zapisać sobie 12 kluczowych słów. Zapisujemy te 12 kluczowych słów, klikamy OK, otwiera nam się okno i wpisujemy wybrane słowa lub wszystkie słowa, które mieliśmy zapisane, moi drodzy. Wybieramy hasło, potwierdzamy to wszystko i mamy portfel zainstalowany, moi drodzy na Przeglądarce. Jeżeli chodzi o portfel Metamask na Androida, czy jest przydatne? Oczywiście, również jest przydatny. Chciałbym wam pokazać, że tak samo działa on jak na Windowsie czy tam na Linuksie. Na górze, moi drodzy, mamy taką opcję, że klikamy sobie i tu wybieramy sieć, po której chcemy się poruszać. Obecnie, moi drodzy, ja mam na Smart Chain, czyli na BSC ale podstawowym e, można powiedzieć walorem, no bo nie jest tak, podstawową siecią w większości gier jest Ethereum MyNet, czyli zmieniam sobie na Ethereum i zobaczcie mam tutaj 0.51 Ethereum 1.28 moi drodzy e, i żeby grać w Axie Infinity musimy mieć podstawowym portfelem właśnie jest Metamask e, i z tego Metamaska Wybierając sieć, która nas interesuje, moi drodzy, czyli później jeżeli weźmiemy sobie, tutaj mam Matika, jeszcze mam e, Smart Chaina, możemy grać w różne gry. I Defipad będzie obsługiwany poprzez portfel, moi drodzy, Metamask, i Aksy Infinity również będzie obsługiwany poprzez portfel Metamask, ale będziemy musieli jeszcze pobrać jeden portfel Ronin, właśnie i również go pobieramy. Na komputer. Jest taka sama opcja. Pobieramy 12 kluczowych słów e, lub 24. Zapisujemy hasło, e, instalujemy to wszystko, potwierdzamy. Później mamy, otwieramy Ronina, Mamy podać maila i powiem wam, że mail u mnie żaden nie wchodził z końcówką. .pl, Zawsze był gmail, gmail.com. I przychodzi kod, wpisujemy go i mamy otwarte konto już na Akcję Infinity. Ale co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Ważną istotną rzeczą jest to, żeby po prostu wiedzieć, jak korzystać z tych portfeli. I tak jak powiedziałem, tu zmieniamy na górze sobie sieć, po której chcemy się poruszać. Moi drodzy, tutaj, gdzie są te kreseczki, mamy również przeglądarkę, oraz możemy dodać różne inne sieci oraz różne inne. Tokenem, tak? E, to wszystko jest do ogarnięcia i powiem Wam, że na komputerze jest to intuicyjne. No, nie, naprawdę, no, trzeba być e, jakimś, no, troszeczkę niedorozwiniętym, żeby nie wiedzieć, że jeżeli mam sieć Ethereum, no to tu muszę wybrać sieć Ethereum, tak? Jeżeli tu mam e, zagrać w my DeFi Pet, no to be, pokaże mi, że nie połączy się ten portfel z siecią. Ethereum nie otworzy się gra, tylko trzeba go zmienić na Smart Chain. tak? A więc no jest to intuicyjne zagadnienie, które po prostu pokazuje i mm, trzeba to zrobić. I te dwie kluczowe rzeczy na sam początek jeżeli chcemy grać w gry NFT trzeba mieć. No, Metamask jest po prostu tak przypisany do gier NFT wszystkich, że po prostu no, inaczej się nie da grać. No, wszystkie i Rzeczy, wszystkie te gry będą powiązane z Metamaskiem. Oczywiście będą gry powiązane z różnymi innymi portfelami i to one jest na Androidzie, i za chwilę pokażę te portfele, właśnie i powiem wam, opowiem, właśnie jakie te portfele można wybrać i czym się charakteryzują. Ale na sam początek pokazałem Wam tego Metamaska i naprawdę to nie jest żadną skomplikowaną rzeczą zainstalować ten Metamask na Windowsie. Czy tam Linuxie, czy na innym systemie operacyjnym, i po prostu zacząć z niego korzystać. No, przede wszystkim mamy tutaj adres, tak? Mamy konto. Jeżeli chciałbym sobie zmienić to konto, to zobaczcie, mam tu cztery konta. Mogę sobie wybrać, jakie bym chciał konto. Na koncie numer 4 mam po prostu to. I słuchajcie, mamy adres, po prostu który tutaj jest. Zobaczcie, skopiowałem, później wklejam tam, gdzie chcę wysłać. Wybieram, to jest do tokenu Airbnb a więc no nie jest to nic skomplikowanego, trzeba zrobić wszystko po prostu z głową, pomyśleć, nie robić tego na pałę spróbować z jakimś tokenem jakąś małą ilość, gdyby ktoś się wahał jeszcze czy dobrze to robi, no to po prostu przesłać mniejszą ilość tego tokena poczekajcie, muszę wyjść z tego i teraz Chciałbym Wam pokazać tokeny na Androidzie, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że większość rzeczy, które ja tutaj robię, robię właśnie na Androidzie i na telefonie. I większość ludzi, moi drodzy, będzie korzystała z tego typu, bo telefony już wchodzą w taką fazę, że będą miały wbudowane portfele kryptowalutowe. I nie będę tu się teraz rozwijał, że świat idzie w stronę cyfrową, że mamy. Coraz więcej bitomatów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będziemy niedługo płacić kryptowalutami poprzez telefon, tak jak płacimy to dzisiaj w sklepie normalnymi, tradycyjnymi pieniędzmi. I do wyboru mamy trzy takie można powiedzieć podstawowe portfele: True Wallet, Token Pocket i Mat. Najprostszą, i te wszystkie portfele pobieramy ze sklepu Google Play, najprostszym. O, przepraszam, wyszedłem. Najprostszym takim portfelem, który e, każdy poleca, jest Trust Wallet, moi drodzy. Ale ja chciałbym pokazać e, portfel Token Pocket. Ja już o tym portfelu mówiłem e, wcześniej. Pobieramy go sobie ze sklepu Google Play i mamy również e, ogromny zasób tutaj e, rzeczy, które możemy zrobić, moi drodzy. No, z tego portfela po prostu można i zarabiać, i grać, yy, i przetrzymywać kryptowaluty. No, jest to multiuniwersalny yy, portfel. Ja nikogo tutaj nie namawiam, ale chciałbym pokazać Wam, jak on funkcjonuje i yy, co ma w sobie wbudowane. Zobaczcie. Mam tutaj Matika, yy, mam tu Fish, Honor i... E, jeszcze tam jakieś e, różne inne rzeczy. I teraz chciałbym Wam pokazać, jeżeli zainstalujemy ten portfel, to tutaj na górze, gdzie mam Matic 1 napisane i jest taka strzałeczka, klikam ją i zobaczcie, z boku otwiera się belka i zobaczcie, ile mamy sieci, których może, które możemy wybrać, moi drodzy. Mamy ogrom sieci i to jest multiuniwersalny portfel. Tu nie trzeba nic klikać, zmieniać. E, i nie wiem co, co coś robić żeby po prostu zmienić się tylko otwieramy belkę. I teraz sobie klikam na Binance Smart Chain. Zobaczcie mam też również kilka tych tutaj założonych. Każdy ten portfel na każdej sieci będzie zawierał 12 kluczowych słów. A więc ja proponuję po prostu założyć sobie jakiś zeszyt, spisać sobie później, nazwać sobie po prostu konta, spisać sobie 12 kluczowych słów i to po prostu zabezpiecza was, gdyby coś się stało z jakimkolwiek sprzętem. Zobaczcie, jeżeli sobie kliknę Matic 1, to mam tutaj na sieci Smart, Binance Smart Chain mogę sobie działać i mogę sobie otwierać aplikacje, o których Wam zaraz pokażę, jak robić. I słuchajcie, co jest kluczowe. Teraz już jest otwarta sieć Matica. Tam wczoraj kolega pisał, że z woleta można już sobie przesyłać po sieci Matic różne inne rzeczy i otwierać po prostu platformy DeFi lub gry, które będą oparte na Maticu. Przedtem tego nie było, a dzięki portfelowi Token Pocket mieliśmy taki most, gdzie mogliśmy zamieniać po prostu USDC, USDC sieci Binance Smart Chain na sieć Matic i było to praktycznie za free. I teraz po wybraniu tego portfela, zapisaniu tych 12 kluczowych słów, wybranie sobie jakie byśmy chcieli Sieć, sieć operować, mamy i Polka, zobaczcie, mamy i Kusame, eee, mamy i tutaj hmm, Hu, mamy y, Subgame, mamy IOS, mamy tutaj Kosmos, mamy tu Binance Smart Chain, BOS, Moak, eee, no i zobaczcie, tutaj mamy OKEX, eee, Polygon eee, Heko, eee, Tron, eee, EOS, Ethereum i Bitcoin. No naprawdę jest ogromna ilość tych portfeli, tych sieci. Wrócę tutaj do Binance Smart Chaina. Słuchajcie, jeżeli tu sobie zainstalujemy, potwierdzamy sobie te portfele na sieciach, które nas interesują i które są nam potrzebne do funkcjonowania na przykład. No bo zazwyczaj działamy na trzech sieciach, można powiedzieć. No za chwilę będzie czwarta, bo na których działamy, można by powiedzieć. Ja działam na jakich? No, działam na Maticu, działam na BSC i działam na Ethereum, moi drodzy. Nie działam ani na heko, ani na Kusamie, ani na Kukojnie Nie kombinuję, nie jestem tam i nie mam zamiaru tam na razie wchodzić. Wszystko to jest jedno dziadostwo, można powiedzieć, gdyby na to spojrzeć, a opłaty i różne inne przesyły E, niby są zerowe, ale farmy, które są proponowane na takich nowych sieciach, są po prostu e, można powiedzieć głównowarte. Moi drodzy, ale o Defi zrobię osobny odcinek. Mamy ten portfel otwarty, i teraz co możemy na nim zobaczyć? Zobaczcie, na dolna belka mamy asset, market, discover, news i me. Jeżeli weźmiemy market, no to mamy od razu notowania, które nas interesują. E, i możemy sobie tu zerknąć co do czego jest tutaj ustawione tak? Ale ja bym wam pokazać bardzo istotną tutaj zakładkę. Mamy tutaj Discover moi drodzy i zobaczcie jest belka gdzie mamy News new, czyli nowości i tutaj mamy zobaczcie możemy wybrać sobie jakie interesują nas dapsy w określonej sieci. I teraz jeżeli ja mam portfel otworzony BSC no to klikam sobie BSC i zobaczcie, mam tutaj e, wszystkie e, defi, wszystkie aplikacje gry, które działają w sieci e, Binance Smart Chain. I jeżeli teraz sobie kliknę e, Pancake Swap, tak, którym e, ja mam. O, jest, zobaczcie, jest błąd, dobra, tu na górze, to może, mm, nie wiem dlaczego tu był błąd. Zobaczcie, jeżeli ja mam tutaj Pancake Swapa otwartego. Wezmę farmy. Connect Wallet. Nie wiem, czemu tu jest teraz. Jest token pocket. Zobaczcie. I teraz z tego portfela mogę sobie farmić, co mnie interesuje, moi drodzy. Ja nie muszę dziś szukać, chodzić. Po prostu klikam sobie Pancake Swap w sieci BSE i już mogę sobie wkładać moje pary, które mnie interesują, i otrzymywać z tego tytułu ciastka. Tak? Czy ja sobie biorę Hero, czy ja sobie biorę WSG do BNB, to osobny filmik o Defi już robiłem, pokazywałem. Jak się tworzy pary i jak się to wszystko i czym się to je. Zobaczcie, z jednego portfela mogę przytrzymywać kryptowaluty, mogę wybrać ileś określonych sieci i jeszcze korzystać z DeFi, moi drodzy. Z DeFi na danym blockchainie. To jeden portfel na telefonie czy tam na komputerze, bo pojęcie gdzie go otworzycie, daje wam tyle możliwości. I tu nie trzeba mieć 15 tysięcy portfeli, nie trzeba otwierać 15 tysięcy aplikacji i Boże, szukać czegoś, nie wiem, e, bo ja nie wiem tego, bo ja nie wiem tamtego, a jak przelać, a jak to? No to jest po prostu tutaj wszystko można powiedzieć w jednym tym. Zobaczcie, ile tu jest aplikacji. Tu możecie sobie otworzyć, co Wam się żebnie podoba. Mało tego, jeżeli tutaj weźmiecie, skopiujecie sobie adres z Google, bo Wy, wy w jakiejś sieci, że jakiś interesuje Was jakiś e, nowa sieć, nowa, nowa platforma DeFi, czy nowa gra, to zobaczcie, biorę sobie Crimpy, swap, otwieram sobie i już mam następną rzecz, moi drodzy. Szukam sobie z boku, biorę sobie farma i już mam farmy, gdzie mogę inwestować tutaj. No to jest mega uniwersalna rzecz, prosta, intuicyjna. Wystarczy tylko wszystko zobaczyć, przejrzeć, przeczytać, zaznajomić się z tym. No trzeba włożyć trochę pracy w to i wkładu swojego. Także zobaczcie, tyle rzeczy Wam to daje, taki jeden portfel. Moi drodzy, przecież, jeżeli ktoś chce tutaj przesłać jakieś pieniążki, no to bierze receive, tak? Tu ma kopię, tu ma adres, z kodu QR. Ja powiedziałem, wygodnym rzeczem jest portfel na e, mieć i na Windowsie załóżmy założone Metamask, no bo to mam oczywiście, ale również mieć założony na telefonie. Zobaczcie, kod QR. Nic nie trzeba wpisać, przepisywać, nic nie trzeba kopiować. Bierzesz, przystawiasz telefon, kopiujesz kod QR, wszystko już jest podstawione. Wybierasz tylko sieć, która Cię interesuje, i kwotę, jaką masz przesłać, moi drodzy. W Japonii czy w Chinach. Wszyscy, gdziekolwiek pójdziesz na targ jakiś, czy w jakiegokolwiek sklepu, wszyscy korzystają z kodu QR, moi drodzy. Tam płatności się odbywają za kodu QR, wszystko, zakupy kod QR, wszystko jest oparte na, tym, na tej bazie. U nas po prostu się nie może przebić, ale to jest multi, po prostu uniwersalna rzecz. Nic nie piszesz, nic nie kopiujesz, nic nie cudujesz, po prostu skanujesz sobie kod danego aktywa. I to jest, moi drodzy, zobaczcie. I teraz, tu jestem teraz na sieci Matic, tak? Bo przestawiłem, przestawiło mi się, tak? Tak, na Maticu jestem. I zobaczcie, jeżeli interesuje mnie sieć Matic, nie wiem, interesuje mnie e, znowu jakakolwiek tutaj aplikacja, to przechodzę sobie tutaj do Matika, cykam sobie Matic i zobaczcie, mam tutaj wszystkie rzeczy. Mam quick swapa, na którym można działać na którą dokonuje się eee, wymiany, a dlatego Cream Swap kliknąłem i portfel automatycznie przestawił mnie na sieć Matica moi drodzy, jeżeli kliknę sobie, zobaczcie, jestem na Matiku a wybiorę sobie eee, już poczekajcie a wybiorę sobie Pancake Swap zobaczcie Portfel się pyta, czy mam przestawić na, na smart chain, select wallet? I teraz jestem już przestawiony, wybieram sobie tylko to i zobaczcie, pancake swag mi się otwiera automatycznie już na tej sieci. No, to jest tak intuicyjne, tak prostą zasadą działa, że tu naprawdę jest ciężko cokolwiek pomylić. Dlatego ja uważam, że trzeba sobie wybrać taki portfel, który daje nam mega, mega, mega rozwiązanie i mega proste rzeczy. No, wszystko mamy w jednej aplikacji, tu nie trzeba szukać, dobra, teraz jeszcze chciałby ktoś, mówi, no dobra, ale ja bym sobie teraz pograł no to zobaczcie e, biorę sobie tutaj, teraz znowu przechodzę na BSC, tak, cyk, klikam sobie tutaj i tu mam wszystkie aplikacje, jakie mnie interesują, zobaczcie, można sobie bez Kitchen, można Deforce For You e, Alpak. no zobaczcie ile tu jest rzeczy no wszystko to, co by było nas interesuje w jednym tym nie trzeba nigdzie szukać, nie trzeba nigdzie brać. Na przykład e, Bunny Park, NFT plus DeFi, Głośno o tym ostatnio. Karty różne. Proszę bardzo, klikam sobie. Jestem już tutaj. Wszystko mi się otwiera w sieci BSC, Mogę sobie korzystać. Mogę sobie tutaj kliknąć, wybrać, co mi się nie podoba. Czy to będzie NFT, czy to będzie farmat, czy to będzie trej, czy to będą gry. No. E, Powiedziałem to już wcześniej, ten portfel token pocket jest multiuniwersalny i naprawdę ma w sobie wiele rzeczy zbudowanych intuicyjnie do wyboru wzrokowych nie żadnych mm, wpisywań, wyszukiwań lub innych rzeczy, tak? A więc to jest, moi drodzy, mega, mega rzecz dla ludzi, którzy początkują. W kryptowalutach moi, tu mamy Hot dubs, e, na e, właśnie e, BST, ale mamy i Heko moi drodzy, mamy i Ethereum, zobaczcie, mamy Ethereum 2.0, Stacking, Syntetic, e, mamy Gas Now, no My Crypto Hero, mamy e, grę. To wszystko, co nas naprawdę interesuje. Mało tego, mamy jeszcze newsy najróżniejsze tutaj. Jeżeli chcielibyśmy poczytać, e, nie wiem, zobaczyć co się dzieje. I tak dalej. No, i na końcu mamy swój portfel, czyli ustawienia, które nas interesują. A więc, chciałbym Wam powiedzieć, że wybór portfela jest kluczową rolą w, zaczę w zaczęciu w ogóle przygody z kryptowalutami. Ale jeszcze chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz. To nie jest wcale tak, że jak masz już wybrany ten portfel, to. Wcześniej wybrałeś jakiś portfel, to już nie możesz przenieść na inny. Oczywiście, że się możesz, bo tutaj można się przenieść i mieć wszystko pod jednym dachem, tak? Można powiedzieć. Tak samo jest na Truswolecie, Tak samo pewnie będzie i na Mat, ale pokażę Wam, czym się różni Mat. Żeby nie było, że tylko zachwalam e, token pokazać. Zobaczcie, otwieram po, portfel Mat. Klikam i zobaczcie. E, również mamy tutaj cross chain, czyli mamy wymianę tych, tych e, co nas interesuje w sieci jaki nas interesuje. Również mamy e, tutaj dapsy, tak? Różnie możemy sobie tutaj wybrać. I teraz na ulecie, tylko że tu, moi drodzy, musimy kliknąć te kreseczki i również mamy tutaj wszystkie te e, sieci, które nas interesują. Zobaczcie. Mamy nawet jeszcze więcej niż e, na Token Pocket. Także e, do wyboru jest i ten BATH, i ten Token Pocket. No kto komu co woli. Ja mam dwa te port portfele założone e, i poruszam się po tych dwóch, tak, e, portfelach. Tu również mamy Dapsy, również możemy sobie wybrać, tak. Również mamy tą deskę NFT, na przykład. Mamy Defi, na przykład. Zobaczcie, mamy Tools, mamy. Tu jest od razu z po położeniem na games, a więc. Co komu pasuje, jaki portfel sobie będzie chciał wybrać? No, to jest do wyboru albo MAT, albo ten token Pocket. Ja mam dwa. Na jednym i na drugim sobie coś tam działa, tak? Żeby, było, żeby nie było. Zobaczcie, tu mam przeklejony klucz prywatny z token Pocketa, i tutaj sobie otworzyłem to i mam po prostu to samo. Ale mogę sobie tu działać po prostu jak mi się żywnie podoba. I to jest multi właśnie. To są portfele, które robią ogromną robotę. Ogromną robotę, jeżeli chodzi o um, tą multi tak? Jeżeli tu sobie przestawię na e, Binance Smart Chain, peg. No, co jest zgrane, że nie chcę tu. A tutaj muszę wybrać. Proszę bardzo. Mam wybrany Binance Smart Chain, tak? No, tak to wszystko moi drodzy wygląda. Tak to wszystko tutaj e, możemy. O, jakiś flux x3 dostałem. E, I chciałbym wam powiedzieć, że korzystajcie z tego, bo to naprawdę daje wam ogromne możliwości w kryptowalutach. I tu nie trzeba cudować, jak gdzieś się pokazuje, że coś jest skomplikowane, coś. Hmm, nie wiem jak się poruszać bo coś zepsuje bo coś tego nie instaluje sobie po prostu otwieram zakładam te wszystkie portfele na tych sieciach o których wam tutaj pokazywałem bo ja mam założone no, tutaj nie mam ani na widzicie o, nie mam pozakładanych tych innych mam tylko Binance i mam tutaj mm, Matica Polyglon ale można sobie pozakładać wszędzie gdzie, gdzie jaką tylko sieć będziecie chcieli używać tak? I mówię, to te dapsy, to wszystko, gry, te NFT, żeby Wam pokazać, ja tutaj mam na Maticu założony na Poligaj. Polegaj, a nie Poligaj. Zobaczcie, tu mam założoną farmę. I sobie biorę cyk, tu mam do wyboru wszystko, biorę sobie farmę. Pyk, I tutaj sobie jakieś grosiki włożyłem i, i mi się farmi. O, zobaczcie, tutaj. Tak, moi drodzy, działają portfele, tak działają platformy DeFi, tak działają gry w oparciu o portfele i trzeba o tym wiedzieć. Jak się poruszać, co, gdzie i jak. Ale, moi drodzy, intuicyjne jest wszystko i wszystko jest do ogarnięcia. Tylko trzeba chcieć. Wiele osób po prostu nie korzysta z pewnych rzeczy, bo po prostu nie wie albo boi się zacząć. Z tego korzystać. Metamask jest bardziej skomplikowaną rzeczą, moi drodzy, ale powiem wam, że do gier typowo do obracania gier takich, można powiedzieć, portfeli podłączonych, które łączą się z nim automatycznie i wykonujesz pewne czynności potwierdzając transakcje, jest mega, mega fajny i no, niezbędny do tego. Ale jeżeli ktoś chce się bawić w różne inne rzeczy, moim zdaniem, platformy, na różnych sieciach, na różnych y, później y, takich można powiedzieć, no nie wiem, grach, czy y, opartych na Androidzie, czy różnych tutaj na przykład NFT, to ja uważam, że te dwa portfele, ten token pocket albo y, match, no to są mega, mega intuicyjne y, rzeczy. Bo mówię, tak jak Wam powiedziałem i pokazałem, słuchajcie, tu jeszcze zobaczcie, możecie. Kręcić codziennie kołem na tym mat i dostawać pieniądze z tego tytułu. Niech to się załaduje, zaraz. O, zobaczcie, Go. Ja dawno tu nie kręciłem. Kręcę zazwyczaj. MAT wychodzi, dostajesz tam jakieś grosiki, ale to trafia na Twój portfel, tak. Zobaczcie, Congratulation. 073 match wygrałem. A więc, no powiem Wam, tu macie różne rzeczy, które są. Do takiego portfela dodawane, tak? Różne rzeczy inne, tu jeszcze będą się pojawiały różne rzeczy, dlatego że te portfele się rozbudowują, one się uaktualniają, wydają swoje e, tokeny, można je zakupić, można tutaj trzymać też również mm, swoje kryptowaluty na procent, ale e, na procent to jest na truzolete, już nie będę teraz wam mieszał e, truzoleta. W TrueSuite nie mamy takich możliwości, że te aplikacje są tutaj tak bardzo rozbudowane. Tam jest tych aplikacji kilka wybranych tylko i wyłącznie. Nie jest aż tak olbrzymia ilość jak tutaj. I tu jest naprawdę no, mega, mega, mega ilość wszystkiego, czego byście nie zapragnęli. I, e Podsumowując to dzisiejszy odcinek, uważam, że to jest mega ważną rzeczą: dobrze zainstalować portfel, zapisać 12 kluczowych słów, zapisać sobie hasło, schować, żeby nikt do tego nie miał dostępu. I powiem Wam, że nie ściągać gdzieś jakichś przypadkowych, kluczowych, Portfeli typu, nie wiem, gdzieś tam zainstaluj, wpłać coś, bo dostaniesz AirDrop i tak dalej. Ja uważam, ja z tego nie korzystam, nie biorę w takim udziału w rzeczach, bo powiem Wam, że gówno z tego naprawdę jest, a można po prostu mieć kolosalne straty po ściągnięciu jakiegoś podejrzanego, nie wiem, jakiegoś. Po, no tak jak nazywają sobie po polsku chujowego portfela, i później obudzić się z ręką w nocniku bez środków, które masz na koncie, a dadzą ci z tytułu tego jednego dolara, czy inaczej. Pewnie są ludzie, którzy tam na E-Dropach niby tam zar zarabiali jakieś pieniądze. Nie chcę, mam swoje, wiem, korzystam z tego. Jestem po prostu e, świadomy to co, to, co robię i e, z czego korzystam. Tak? Oczywiście powiem wam, że. Są różne pomyłki, na przykład, nie wiem, ktoś nie zmieni sieci gdziekolwiek, wyśle nie tam, gdzie potrzeba. To jest normalną rzeczą, moi drodzy. Każdemu się to może zdarzyć i, tak jak ja powiedziałem, wtedy tą oszukańczą stronę, na którą wpłaciłem, no niestety e, zdarza się i najlepszym, mówią, tak? E, ale, tak jak powiedziałem, jeżeli wybieramy te portfele, no to wybierzmy sobie portfel, który zapewni nam stabilność, e, to defi gry różne aukcje NFT, moi drodzy, bo to jest wszystko oparte od razu, wbudowane w portfel, nie trzeba dodatkowo gdzieś tam szukać, chodzić, otwierać podstron, kopiować i tak dalej, wszystko mamy tutaj automatycznie otwierane po zmienieniu sieci, która nas interesuje, tak, zobaczcie ile tych sieci jest, naprawdę no, multum, kiedyś był jeden portfel można było tylko e, korzystać i koniec. Teraz nawet no zobaczcie, mamy tu portfel Villaina. Ludzie szukają, a gdzie to przechować, a gdzie to, a gdzie tamto. No zobaczcie, tu jest multi, multi naprawdę e, uniwersalne: jest ChainX, jest e, ChainX1, jest. No, pff, no, Darwinia jest, no zobaczcie, Plasm jest. No, jest naprawdę tego wszystkiego ogromna, ogromna ilość portfeli. Sieci, można powiedzieć, a nie portfeli. No, i to wszystko, moi drodzy. No jeżeli macie jakieś pytania odnośnie działania, jeszcze jaki portfel wybrać i funkcjonowania w ogóle portfelów, no to zapraszam was na Discord. Ja każdemu pomagam, mówię co, jak mm, ma zrobić. Tam ostatnio napisałem panu po jak założyć portfel Metamaska i, i Ronina. No naprawdę to nie są trudne rzeczy, moi drodzy. Trzeba się skupić po prostu. Czytać to, co się robi krok po kroku i wykonywać to wszystko zgodnie z poleceniami, które czytamy na ekranie, czy to komputera, czy telefonu. Ale później funkcjonowanie, działanie jest naprawdę mega prostą rzeczą. I jeszcze nawet, gdyby były jakieś mosty czy coś, one są wbudowane zazwyczaj w przeglądarkę i możemy z tego korzystać od razu. Czasami to działa, czasami nie, ale takie są właśnie sieci kryptowalutowe, moi drodzy. To nie jest tak, że sieć, to już działa zawsze bezproblemowo. Na Ethereum mamy kłopoty, i na BSC czasami są zwolnienia. Nie mówię już o Polygon czy Martiku, bo to też tam się dzieje najróżniejsze chocki klocki. Ale będą wprowadzane nowe sieci, moi drodzy, nowe na blockchainie, nowe różne inne rzeczy, i one będą dodawane do tych portfeli. I wcale nie trzeba gdzieś tam szukać, przeklejać czy coś. Mam wszystko, moi drodzy. Mam wszystko, działam sobie i robię sobie tutaj, tak? Tak to wygląda, a jeszcze istotną rzeczą są strony danych portfeli, mamy na Twitterze do wyboru, do obserwowania takie portfele, tam są wszystkie tweety, które mówią o tym, czy portfel będzie aktualizowany, co będzie wprowadzane, Moi drodzy, no trzeba śledzić to i być na bieżąco. Niestety, no jeżeli ktoś się decyduje na inwestowanie i zarządzanie kryptowalutami, to musi być świadom, co się dzieje w jego portfelu, który jest kluczowym aspektem do tego, żebyśmy mogli tutaj w tym świecie istnieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pokazał i wyjaśnił wiele rzeczy Wam, które są związane z portfelem kryptowalutowym. Cześć!